oby sporo bramek padło, trzeba na pewno zarówno jedni, jak i drudzy muszą zwrócić uwagę na stałe fragmenty Elana Toruń. Później zostało to ta przewaga Elany, no, można powiedzieć zmarnowana, do 60 i 90 minucie dwie bramki dla GKS-u Przodkowo, 2-2 zakończył się ten mecz w pierwszej rundzie. Tetych. Jest Łuczak, ma teraz trochę miejsca, już doszedł do niego jednak Tetych. Łuczak świetnie to zrobił, próbował zewnętrzną część o stopy, jeszcze Stasiak, ależ pierwsza w tym meczu sytuacja za boiskiem. I znów Przodkowianie, znów będzie groźnie, jest Czoska, Czoska, 1-0 dla GKS-u Przodkowo. Paweł Czoska wykorzystuje pewną brak zdecydowania obrońców Elany. Żaden tam nie przeszkodził w sposób zdecydowany. Ucieka mu Stefanowicz, Tetych do środka, ale tam już jest bardzo gęsto od graczy w czarnych koszulkach. Ależ teraz nieporozumienie. Upada i będziemy mieli rzut karny. Przewrócił się tam Patryk Aleksandrowicz i sędzia Jacek Leskę nie miał wątpliwości. Pokazał na wapno. No i zobaczymy. Stefanowicz 1-1, a więc z niczego można powiedzieć bramka dla Elany Toruń. Brakowało. Stasiak, Łuczak jest w polu karnym, Łuczak jeszcze szuka Stasiaka, Stasiak przepycha się tam z trójką rywali, wybijają Torunianie, ale jeszcze nie koniec. Gawron, no ten strzał nie miał większych szans na powodzenie. Może być bardzo groźny Łuczak. Tym razem zawodnicy GKS-u, ale nie najlepsze to wznowienie, chyba że to tak miało wyglądać, bo zakończyło się koniec końców strzałem. Otworzyła wynik tego spotkania 1-1. Zaczynamy drugą część tego meczu, tak jak mówiłem już przed przerwą. Teraz Elana Toruń. Dobre dochodzące dośrodkowanie, minął się z piłką. Tymczasem będzie okazja dla Elany. Chyba jedno tempo za długo czekał Maciej Stefanowicz. Tak jak mówiłem, z Wdą jedna bramka po rzucie rożnym. Padła teraz Stefanowicz, dochodząca piłka. Piłkę gracze Lany jeszcze jednak do Tetycha. Ten dośrodkowuje Zagdański głową ponad bramką w okolicach pola karnego. Choć nie, sprytniej rozegranie na prawo do Kaszuby. Dogranie do środka, będzie groźnie. Wybijają już niemal należąco Torunianie. Jeszcze nie koniec. Spalony piłka, co prawda w siatce, ale wcześniej podniesiona chorągiewka, wcześniej także gwizdek. Emocji w tym spotkaniu, czy któryś z zespołów zdoła przechylić szale zwycięstwa na własną korzyść. Próbują teraz Torunianie, Trojanowski. Dośrodkowanie i gol! Rafał Więckowski, 90. minuta, Elana Toruń i spójrzmy, co się dzieje. Jaka radość piłkarzy, jaka radość kibiców. Biegli nawet zawodnicy rezerwowi teraz. A więc to, co w Toruniu zostało zabrane, tu... Jest z lewej strony Kwaśnik. Kwaśnik jest w polu karnym, będzie groźnie do środka, ależ teraz nie trafił czysto w piłkę, jeszcze nie koniec, Zagdański, Stasiak, remis, ależ końcówka spotkania, ależ końcówka tego spotkania i w tym momencie sędzia kończy ten mecz, Łukasz Stasiak w ostatniej praktycznie sekundzie tego spotkania, jeszcze mamy jakieś zamieszanie, 2-2, a więc... Tak jak w Toruniu, tutaj też 2-2, tu też bramka w ostatniej chwili. Leżą Torunianie, no jeszcze przed chwilą widzieliśmy tą szaloną radość pod sektorem gości. Teraz cieszą się kibice gospodarzy, a leżą na murawie Torunianie. No jestem ciekawy, jakby
wyglądała końcówka tego meczu, gdyby Rafał Więckowski może był na boisku, no bo to jest...